Jeszcze nie na stadionie, a jedynie w przedszkolnych salach maluchy realizują olimpijskie rozgrywki. To ze względu na obostrzenia przedszkolaki z całej gminy w ramach olimpiady mają zajęcia w swoich placówkach. Nie tak jak to było zgodnie z tradycją na stadionie. W mniejszym gronie, ale w równie gorącej atmosferze. Jest doping, są goście, zatem można zaczynać. Olimpiada przedszkolaków, sportowa olimpiada przedszkolaków została otwarta. Trzymam mocno kciuki i będę mocno Wam kibicował. Konkurencje tym razem skrojone na miarę możliwości miejsca, zatem skoki w workach, skoki na piłce czy dziecięcy hokej. Głośno, kolorowo, wesoło. Olimpiada przedszkolaków w takim wydaniu, że jesteśmy sami i tak to w tym roku wygląda, ale jest za to intymnie, bezpiecznie, no ale wesoło. Pierwszy raz w takiej formie? W takiej formie pierwszy raz. Co roku organizowaniem olimpiady zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. My byliśmy tylko współorganizatorami. Zorganizował to OSIR. Skontaktował się z nami pan dyrektor, pan Ignatowicz. Ustaliliśmy wspólnie tą formę, jakby to mogło wyglądać. Po ich stronie są konkurencje, nagrody. To tak jak zawsze, to oni są głównymi organizatorami. My przygotowaliśmy dzieci, no jakąś dekorację, kibiców. No wkład nauczycieli też spory. Wszyscy mają nadzieję, że to już ostatnie dni pandemicznych obostrzeń, które szczególnie dotykają maluchów. Bo przecież ruch na świeżym powietrzu właśnie im potrzebny jest najbardziej. Tęsknimy za stadionem, tęsknimy za tym, żebyśmy się mogli spotkać. Wszystkie imprezy takie integrujące, przedszkola, panie, w tym roku wszystko jest online, wszystko nagrywamy. I w takiej formie przedstawiamy. Czeka nas właśnie niedługo fantastyczny w przedszkolu numer 3 konkurs taneczny, no ale to też tańczymy w swoim przedszkolu i prezentujemy film. No nam nasz coroczny przemarsz z okazji Dnia Wiosny też nie wyszedł. Tęsknimy do normalności, mamy na nią wielką ochotę. Póki co większość zaplanowanych wydarzeń w przedszkolach odbywa się zgodnie z planem. Jednak nie zawsze jest możliwość, aby spotykać się w wielkich grupach.